Oficjalnie została otwarta obwodnica Miękini. Jest to fragment aglomeracyjnej obwodnicy Wrocławia, która za kilka lat ma połączyć drogę ekspresową S5 Wrocław-Poznań z autostradą A4. Obwodnica Miękini to prawie 4-kilometrowy odcinek, który prowadzi od wsi Klęka do drogi krajowej nr 94. Uroczystego przecięcia dokonano przy wiadukcie pod linią kolejową Wrocław-Legnica. Od teraz można będzie dostać się do Wrocławia nową trasą. Skróci to czas dotarcia do Wrocławia i poprawi komfort dojazdu. Bo właśnie te obwodnice, właśnie prace w parku, czy wreszcie prace na Odrze między Wałami a Malczycami, to wszystko jest skutkiem tego, że miałem możliwość wpływania na działania samorządu województwa dolnośląskiego. Na uroczystym otwarciu obwodnicy wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. burmistrz Brzegu Dolnego Stanisław Jastrzębski oraz zastępca burmistrza Paweł Pirek. Jest to kolejny ukończony etap dużego zadania, jakim jest budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi. Przypomnijmy, że koncepcja budowy mostu drogowego na Odrze wraz z obwodnicami Brzegu Dolnego i Miękini pojawiła się 25 lat temu. Wspólne działania gmin obydwu samorządów doprowadziły zadanie do finału. Ja przypomnę, że gmina Brzeg Dolny ma swój duży udział w tym zadaniu, finansowy w kwocie 9 milionów. 5 milionów 700 tysięcy wydaliśmy na budowę mostu, 2 miliony 300 tysięcy dołożyliśmy do budowy obwodnicy Brzegu Dolnego, natomiast pozostały milion jest przeznaczony na dofinansowanie kosztów budowy ronda zamiast skrzyżowania w kierunku Godzincina, Obornik i Wołowa. Dzięki temu, że gmina konsekwentnie finansowała budowę tego ciągu wielkiej aglomeracyjnej obwodnicy Wrocławia również finansowo i dokłada do budowy ronda na krzyżówce, dzięki temu to jest tak sprawnie przez marszałka realizowane. Czekamy teraz na zakończenie budowy obwodnicy Brzegu Dolnego, która będzie oddana do użytku w połowie listopada. Pierwotnie termin oddania odcinka obwodnicy zaplanowany był na grudzień. Chciałbym również poinformować, że rozmawiałem z dyrektorem Leszkiem Lochem o postępie prac na budowie obwodnicy Brzegu Dolnego. Poinformował mnie, że te prace fizycznie znacznie wybiegają harmonogram, także istnieje możliwość, że nawet do połowy listopada lub do końca listopada całość inwestycji zostanie zakończona.